Cześć. Mam na imię Toby. I jak widzicie, jestem pluszowym misiem. Ale zanim zostałem uszyty, byłem tylko wielkim rulonem futerka w sklepie z materiałami. Nie wiem, jak to wyglądało, ale wiem, że to prawda, bo przecież musiałem się skądś wziąć. I widziałem inne misie robione z tego samego materiału. Pewnego dnia przyszła moja twórczyni i mnie wybrała. Wycięła mnie ze wzoru, wypchała mnie miłym, puchatym materiałem, który, jak powiedziała, sprawi, że będę milusieńki. Potem pocałowała moje serce i włożyła je do środka, żeby było mu tam ciepło. I dała mi mój własny głos. La 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 la. Nawet mogę śpiewać. Potem mnie zaszyła i gdy wszystko skończyła, nadała mi moje własne imię. Będziesz miał na imię Toby. Czasami, gdy się bawię, mogę się uszkodzić. Ale za każdym razem ona mnie podnosi, szczotkuje i zszywa z powrotem. To są moje szwy. Widzisz? Czasami, gdy mam złe sny o potworach, bardzo się boję. Ale mój twórca śmieje się z potworów i wszystkie moje złe sny uciekają. Gdy jest mi smutno, to ona mnie mocno trzyma i przytula. Zabiera mnie na różne przygody i mówi, że jestem szczególnym misiem i nie ma drugiego takiego jak ja na całym świecie. Mówi mi, że jestem ekstra. Ekstra. Że jestem wyjątkowy. Kocham ją z całego mojego małego serca. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ona mówi, że zawsze będziemy razem. Czasami zastanawiam się, jak możemy być do siebie tak podobni, gdy jesteśmy tak różni. Ona ma futerko tylko na swojej głowie i nie ma szwów. Sprawdziłem, nigdzie ich nie mogłem znaleźć. I wiecie jeszcze co? I nie jest w środku niczym wypchana. Wyobraźcie sobie, z czego jest zrobiona, jeśli nie z tego miłego, ciepłego, puchatego materiału? Ale zdałem sobie sprawę, że nawet bez tego materiału, szwów albo futerka, powodem, dlaczego jesteśmy tacy podobni, jest to, że oboje mamy serce. Wiem to, bo gdy ja płaczę, ona też płacze. A gdy ja się śmieję, ona też chichocze. Jestem taki jak ona.